Przedostatni weekend kwietnia przyniósł nam piękną słoneczną aurę i wysokie temperatury. Z jaką pogodą rozpocznie się nowy tydzień? O tym już teraz. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Za oknami dziś bardzo dużo słońca, niewielkie ilości chmur, no i wysokie temperatury. Śmiało można było korzystać z atrakcji na zewnątrz, bo pogoda temu sprzyjała. 20 stopni mogliśmy zobaczyć na termometrach w Częstochowie i Katowicach, 19 w Bielsku-Białej. Najbliższa noc niestety będzie podzielona pogodowo. W pierwszej części zachmurzenie umiarkowane, w drugiej wzrośnie do dużego i nad ranem miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Noc jednak ciepła. 11 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum w Raciborzu 11 stopni, nieco więcej, 12 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu w Cieszynie 11, 10 w Bielsku-Białej, najmniej 9 stopni w Żywcu. Jutro w całym województwie na niebie gościć będzie bardzo duża ilość chmur. Jedynie na północy o poranku tego słońca pojawi się odrobinę więcej. W ciągu dnia spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu. 19 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum najchłodniej, w Raciborzu i Rybniku tylko 15 stopni, 17 w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach. Na południu regionu jeszcze chłodniej, 14 stopni w Żywcu i Bielsku-Białej, 15 stopni w Cieszynie. Jutro chwilami wiatr będzie porywisty i jego prędkość, w szczególności w górach, może dochodzić nawet do 60 km na godzinę. Spójrzmy na mapy, by dowiedzieć się, co czeka nas w kolejnych dniach. I tutaj nie za dobre wiadomości. We wtorek na termometrach 13 stopni, chwilami dużo chmur, w górach przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Podobna sytuacja w środę tutaj także, na południu naszego województwa może popadać deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia na termometrach 12 stopni. Sprawdźmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Czas na ekoprognozę. Obszar północny, okolice Częstochowy i centrum to dobra jakość powietrza. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Także jakość powietrza dobra. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.